Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie widzów TVP Info i słuchaczy radiowej jedynki. Cieszę się, że jesteśmy razem w tak ważnym dniu Wielkiego Tygodnia, rozpoczynającym Triduum Paschalne. Dziękuję i zapraszam na program w otwarte karty. Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. W Wielki Czwartek mam przyjemność, proszę Państwa, rozmawiać z gościem wyjątkowym. Filozofem, intelektualistą, obrońcą wiary i moralności, metropolitą krakowskim, księdzem, arcybiskupem, profesorem Markiem Jędraszewskim. Ekscelencjo, szczęść Boże, dobry wieczór i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Daj Boże, pani redaktor, kłaniam się wszystkim słuchaczom jedynki i także telewidzom. Dzięki za to spotkanie. To dla nas radość i przyjemność i muszę dodać Państwu, że możemy rozmawiać w tym historycznym i pięknym zarazem gmachu archidiecezji przy słynnej Franciszkańskiej 3 w Krakowie. Miejscu tak drogim, tak bliskim sercu wielu z nas, wielu Polaków. Księże arcybiskupie, to zaczynamy. Proszę bardzo. Czemu ma służyć Wielki Tydzień? Mówi się bowiem, że to czas przygotowania, czas oczekiwania, nawet czas refleksji. Do czego? Na co czekamy? Czy w ocenie księdza arcybiskupa na naszych oczach dokonuje się prawdziwy cud? Powiedziałbym tak, że gdy chodzi o sam Wielki Tydzień, to trzeba by tutaj wprowadzić taki podział od niedzieli palmowej aż do wieczora Wielkiego Czwartku. I to jest właściwie ten czas przygotowania do tego, co nas czeka. W liturgii przeżywamy wtedy to, co spotkało Pana Jezusa w Betanii, namaszczenie Jego stóp i głowy przez Marię Magdaleną, potem opis zdrady Judasza. Tworzy się zatem już pewna atmosfera tego, co się miało wydarzyć. I jeszcze w czwartek rano msza święta Krzyżma, która gromadzi w katedrze wokół biskupa kapłanów każdej diecezji, by przeżyć wspólnie to szczególne wybraństwo do kapłaństwa, dziękować Panu Bogu za to, że nas do kapłaństwa powołał. I dopiero właściwie od czwartku wieczora, od mszy świętej Wieczerzy Pańskiej zaczyna się Triduum Paschalne, ale to już nie jest oczekiwanie, to jest wejście w same sedno wydarzenia z paschalnego, w całą historię odkupienia człowieka przez te właśnie trzy święte dni, Triduum Sacrum, a zatem Wieczerza Pańska, potem przeżywanie tego, co Pan Jezus musiał przeżyć jako uwięziony, sądzony przed Kajfaszem, Annaszem, Piłatem. Wielki Piątek już przechodzimy do tego, co stało się Jego udziałem, zwłaszcza przed sądem Piłata i drogą krzyżową, a potem już wchodzimy w samą istotę Wielkiego Piątku. Niektórzy przeżywają to bardzo głęboko, zwłaszcza wtedy, kiedy około 12 idą do kościoła, bo to jest moment, kiedy Pan Jezus został przybity do krzyża i wyniesiony między niebem i ziemią. A potem wieczorem już liturgia męki pańskiej i śmierci Pana Jezusa. Sobota natomiast, całe przedpołudnie, to żal Kościoła, bo Pan Jezus jest w grobie. Czuwanie. Czuwanie, ale czuwanie jeszcze bardzo szczególne. Na to zwraca uwagę zwłaszcza Ojciec Święty Benedykt XVI na rolę Maryi, bo wszyscy właściwie zwątpili. Mimo trzykrotnych zapowiedzi Pana Jezusa, że zmartwychwstanie. Łącznie z apostołami. Z trudem potem przybijała się do nich ta prawda, że Chrystus rzeczywiście zwyciężył śmierć. Cała nadzieja Kościoła, cała wiara w to, że On powstanie i zwycięży, znajdowała się w sercu Jego Przenajświętszej Matki. I stąd takie szczególne przeżywanie Wielkiej Soboty razem z nią, aż po wieczór, noc paschalną, kiedy Kościół świętuje właśnie Chrystusowe zmartwychwstanie i przeżywa to i świętuje nie tylko
wspominając tamte wydarzenia, ale wskazując na to, że poprzez bierzmowania, wcześniej jeszcze chrzest neokatechumenów do niedawna, Kościół ciągle jest nowy, ciągle żywy, bo pojawiają się nowi, a właściwie rodzą się nowi jego członkowie, zanurzeni razem z Chrystusem w śmierć, umierają w sakramencie chrztu dla swojego grzesznego życia i wstają do nowego razem z Chrystusem. Kościół żyje i to jest właśnie ta radość paschalna, która staje się udziałem całego Kościoła, a poprzez Kościół głoszona całemu światu. Właśnie, to ja się zatrzymam na tych podobieństwach, bo symbolika Wielkiego Piątku szczególnie mocno oddziałowuje na naszą duszę. Droga krzyżowa, o której ksiądz arcybiskup mówił, męka Chrystusa, śmierć jest alegorią także naszej drogi. Czy może jednak pewną zuchwałością jest tak daleko idące porównanie? Nie. My się w tym wszystkim odczytujemy. I to bardzo głęboko. Jutro rano będę po raz kolejny brał udział w Drodze Krzyżowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pogoda prawdopodobnie nie będzie nadzwyczajna, a będą tam dziesiątki tysięcy ludzi. Starszych, w średnim wieku, ale też małych dzieci. Kilka pokoleń. Kilka pokoleń, które tam przychodzą regularnie. Pamiętam moje pierwsze spotkanie z Kalwarią jako biskupa krakowskiego. Pogoda była wtedy fatalna, padał deszcz ze śniegiem, ludzie tonęli w błocie. I proszę sobie wyobrazić, oni wcale z tego powodu nie narzekali na to, co ich spotkało. Oni uważali, że ta ziemia, która się przylepia do ich butów, jest ziemią świętą. Te buty przywiozą do swoich domów, wysuszą ziemię, wykruszą i będą sypali do swoich zagród, na swoje pola, uświęcając swoje posiadłości, swoje ziemie, tą świętą ziemią, którą wzięli ze sobą z Kalwarii Zebrzydowskiej. Ale to jest cudowny obraz tego, że człowiek wchodząc w tajemnicę przemijania Chrystusa, Jego cierpienia także, Jego męki, bierze coś z siebie od Niego po to, żeby Jego życie było bardziej głębokie, bardziej człowiecze, nie boję się nawet powiedzieć, bardziej święte. Właśnie, to skoro bardziej święte, czyli wszyscy jesteśmy Chrystusami, czy ci chorzy, wykluczeni, traktowani źle, traktowani jako niewinni źle, czy oni są najbliżej Boga, czy tak można Chrystus rozumieć? Chrystus się z nimi utożsamił. Wszystkimi chorymi, opuszczonymi, więźniami, pozbawionymi odzieży, głodnymi, spragnionymi. Utożsamił się z każdym biednym człowiekiem, z każdym skrzywdzonym człowiekiem. Ale ja bym powiedział tak, oczywiście, że tu jest jakaś szczególna, tajemnicza bliskość między nami, słabymi, chorymi ludźmi, a Chrystusem. Ale chorymi na duszy i ciele myślimy, tak? Tak, ale bym powiedział, wszyscy, to już bez wyjątku, jesteśmy z Nim włączeni poprzez przemijanie, które niekiedy jest bardzo bolesne, dla wielu ludzi bardzo trudne. I tutaj odwołam się do tego, co pisał Jan Paweł II niewiele przed swoją śmiercią w tryptyku rzymskim. To przemijanie ma sens. Ma sens. Ale nie dlatego, że myśmy ten sens sobie nadali. Ten sens nadał nam Chrystus, a my się w Nim odczytujemy, odkrywamy i dlatego możemy powiedzieć, nawet mimo cierpienia, przemijania, niekiedy buntu wobec przemijania, to wszystko ma sens. Księże arcybiskupie, skala niesprawiedliwości, cierpienia, pomówień, skala hejtu, która się teraz także rozlewa, ta skala wydaje się być w ostatnim czasie trudna do zmierzenia. Jak ten krzyż nieść godnie w takim razie? Nieść godnie z Chrystusem. On przez to przeszedł. Godnie jak nikt inny na świecie. Mówię o tym dlatego, że był samą świętością, samą dobrocią, samym miłosierdziem. To wszystko było przez ludzi szyderczo przekreślane. I on to niósł z godnością. Do końca. Do końca, ale też byli przy nim
niewiele osób, ale byli ludzie, którzy razem równie godnie trwali. Myślę o Matce Najświętszej, o świętym Janie, o tych niewiastach pobożnych. Myślę o Weronice, o tych kobietach, które płakały nad jego losem. Nawet nad Szymonem z Cyreny, który początkowo buntował się, że ma razem z Chrystusem dźwigać. Ten ciężki krzyż. Tak, ten ciężki krzyż, ale też krzyż hańby. Tak. No. A jednak to przyjął i był z nim solidarny. I chodzi właśnie o to, żeby w takich trudnych momentach poczuć, że Chrystus chce, żebyśmy byli solidarni z Nim. I wtedy nas się okazuje, że ten hejt, te przykre słowa, to, co nas miało upokorzyć, pomówienia. Tak, co miało nas upokorzyć, to nas właściwie wzmacnia. Dzięki Chrystusowi. A kto może być świętym Szymonem? Czy także my wszyscy jesteśmy do tego predestynowani? Wie Pani, jest taki bardzo ciekawy poemat Karola Wojtyły. Ja już nie pamiętam, z którego roku, z lat 60. czy 70. o Cyrenejczyku. On tam wskazywał na różne sytuacje ludzkie, w których można, czy poprzez które można poznać współczesnych Cyrenejczyków. Oczywiście to były realia tamtych czasów, dość odległych już od naszych, ale to jest taki bardzo ważny moment wskazujący także nam dzisiaj, ludziom już trzeciej dekady XXI wieku, jak możemy odnajdywać się jako Cyrenejczycy. Także jako ludzie, którzy w pierwszym momencie spotykając się z trudnością, buntujemy się przeciwko niej. I nagle, kiedy Chrystus na nas spojrzy, pozwoli odczytać naszą godność, nasz wspólny z Nim los, dochodzi do jakiejś wewnętrznej przemiany w nas. Każdy z nas może być Cyrenejczykiem. Co więcej, każdy z nas jest powołany, żeby tym Cyrenejczykiem się stawać. Tym bardziej, że jeśli Chrystus utożsamił się ze słabymi, opuszczonymi, chorymi, odtrąconymi ludźmi, to znaczy, że tych ludzi, którym trzeba pomagać, tych Chrystusów jest bardzo wielu. Po prostu zrozumieć, że to właśnie pod ich postacią zbliża się do nas Pan Jezus, oczekujący od nas solidarności ze swoim losem. A podobnie jesteśmy do Barabasza? Wie Pani, ja bym powiedział, tak, Barabasz był złoczyńcą, tak jest przedstawiany w Ewangeliach, ale że to on był winny, że go ludzie wybrali, a nie Chrystusa. On był złoczyńcą i pewno się radował, że wyrok ludu, podbuntowanego zresztą, zmanipulowanego, był taki, a nie inny, bo dzięki temu ocalał. Natomiast czy żałował, czy się nawrócił? Wcale nie jestem pewien, patrząc na postać Ali Akczy, do którego przyszedł Jan Paweł II. I wybaczył. Dając mu szansę, oczywiście wybaczył, ale dając mu szansę, żeby powiedział chociażby słowo przepraszam. Nie powiedział nic. Jego interesowało tylko inne. Jedna rzecz, jak słyszałem. Jakim prawem ty jeszcze żyjesz? Nie miałeś prawa żyć. To go tylko interesowało. Więc nie wiem, jaka była reakcja Barabasza, czy taka na sposób Aliak, czy kogoś innego. Możliwe. Natomiast bardziej, wie Pani redaktor, uderzające albo takie niebezpieczne pytanie jest, jak my się w sytuacji, kiedy trzeba wybrać między człowiekiem niewinnym a oczywistym złoczyńcą, jak my się w tym momencie zachowamy? Czy opowiemy się za dobrem, za prawdą? Za sprawiedliwością. Za sprawiedliwością, czy opowiemy się za koniunkturalizmem, za powszechną opinią, która już kogoś osądziła, szukając dla siebie ewentualnych profitów. Myślę, że to jest bardziej dramatyczne pytanie, które staje przed każdą i każdym z nas. Ekscelencjo, właśnie, obrońcy dobrego imienia Jana Pawła II, obrońcy wiary, podający rękę prześladowanemu za poglądy, w tych czasach studentowi, czy
otwarcie mówiący o wartościach, to są nasi współcześni bohaterowie, współcześni święci, czy to jest jednak przesada? Ja bym, wie pani, powiedział tak, jak powiedziała Inka. Zachowałam się tak, jak należy. Tak, nie zachowajmy się zawsze jak trzeba. Jak trzeba. To znaczy, nie róbmy z wszystkich bohaterów, chociaż być może pewne decyzje w danym momencie, one są heroiczne dla kogoś. Nieraz tak może być, ale w gruncie rzeczy tak mamy się zachować. Na tym polega istota naszego człowieczeństwa. Budować wszystko na prawdzie, bo ona nas wyzwala. Niekiedy za to się dużo płaci, to jest prawda, nawet cierpieniem i nawet życiem. To są wtedy właśnie ci, których stawiamy. Cena za przyzwoitość zwykle jest wysoka. Jest, ale przyszłość jakiegoś społeczeństwa, jakiegoś narodu zależy od tego, ilu jest przyzwoitych. Tak wysoka jest cena. Tak wysoka jest cena, ale też powiedziałbym tak, wiele trzeba płacić za nadzieję, iż będzie dobrze mimo wszystko. To znaczy, że sumienie okaże się, każdego człowieka poszczególnego, okaże się czymś tak silnym w nim, że on zwycięży. Pokusy do zła, do słabości, ulegnięcia, pozwolenia, żeby się dać zmanipulować. Chodzi o to właśnie, żeby ono, to sumienie było najważniejsze. I tu znowu, wie pani redaktor, przypominają mi się słowa Jana Pawła II z Gniezna 1997 roku. Polska jeszcze nie była wtedy w Unii Europejskiej. Stukaliśmy z trudem do NATO. W Gnieźnie było spotkanie 5 prezydentów Europy Środkowo-Wschodniej, a on mówił o jedności Europy, której nie ma. Ale mówił, może być, co więcej, powinna być, jeżeli sumienia Europejczyków będą wypalone w Ewangelii tak jak cegły. Wypalić nasze sumienia w ogniu Ewangelii, to znaczy, żeby te sumienia nasze były twarde, nielabilne, nie poddające się jak glina różnego rodzaju naciskom, ale żeby doszło do tego, czego Pan Jezus od nas oczekuje. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. I to trzeba zawsze dodawać, za Panem Jezusem oczywiście. Bo to, co jest ponad to, to jest od złego. I jeżeli będą takie nasze sumienia, no to będziemy porządnymi ludźmi, porządnymi obywatelami, ale też nasz naród będzie naprawdę na miarę tych wyzwań niełatwych, które znowu pojawiły się. Myślę zwłaszcza o sytuacji wojny, która jest na Ukrainie spowodowana agresją Rosji. I kto wie, co jeszcze przed nami? Oczekujemy i modlimy się o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy, ale oczywiście jest wiele, wiele znaków zapytania i wiele niepewności. Ale też wiele wyzwań, by okazywać solidarność naszym braciom Ukraińcom. Po cierpieniu zawsze następuje odrodzenie, zmartwychwstanie. To właśnie ta nadzieja, o której ekscelencja mówi. Nadzieja i światło w naszej codzienności. Ostateczny triumf dobra, tak to rozumieć? Tak, triumf dobra w naszym osobistym życiu. A przez to w naszych społecznościach, w których żyjemy, w polskim narodzie, w Europie. To jest bardzo ważne, żyć taką nadzieją. Co więcej, być przez tę nadzieję już zbawionym. Jan Paweł II w swoim ostatnim liście do kapłanów, kilka tygodni przed śmiercią, napisał coś bardzo ważnego. Niedawno sięgnąłem do tego tekstu, zresztą z dzisiejszym Wielkim Czwartkiem. Pisał tak. Żyjcie, mając świadomość, że jesteście zbawieni przez Chrystusa. Żyjcie tą nadzieją, że zbawienie was również dotknie. I tą nadzieją człowieka zbawionego dzielcie się z innymi, bo wtedy będzie w was moc zwycięstwa, radości i pokoju. Tak, ale my musimy też zadać sobie kilka innych pytań, bo mówimy o tym triumfie dobra, mówimy o świetle, o nadziei.
Kościół może być dziś takim właśnie światłem, światłem dobra. Czy jest tym światłem? Czy jednak problemy wewnętrzne, grzechy wewnętrzne sprawiają, że ten blask trochę przygasa albo przygasł? Wie Pani, Kościół powinien taki być. Do tego jest powołany przez Chrystusa i tak kroczy przez dzieje mocą Ducha Świętego. W różnych epokach różnie to wyglądało. Trudno mi opowiedzieć, na ile ten blask przygasł realnie, na ile on jest przygaszany przez innych i na ile tworzy się atmosferę, że już tego blasku Kościoła nie ma. Gdzieś w głębi tego wszystkiego jest mniej lub bardziej wyraźne, nie boję się nawet powiedzieć, zamierzone kłamstwo. Dlaczego o tym mówię? Bo znowu się odwołuję do sytuacji zmartwychwstania samego Pana Jezusa. Proszę popatrzeć, mało się o tym mówi, ale to jest bardzo istotna rzecz. Chrystus umarł, został pochowany w grobie i naraz arcykapłani, oni pamiętają, że powiedział, że zmartwychwstał. Apostołowie już o tym zapomnieli, ale oni pamiętają, że może do czegoś takiego dojść, więc idą do Piłata i mówią, pomóż nam, żebyśmy zabezpieczyli ten grób. Kamień. Kamień, tak. No więc pieczętują ten grób, stawiają straże. Potem się okazuje, że to wszystko jest niewiele warte, niewiele skuteczne, bo jest ta, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, potęga czy siła życia Chrystusowego, które zwycięża śmierć. No więc co zostaje im? Gdy przerażeni strażnicy do arcykapłanów przybiegają, co robić w tej sytuacji, to słuchajcie, damy wam pieniądze, mówcie, że apostołowie wykradli ciało Pana Jezusa, to nieprawda, że zmartwychwstał, myśmy wtedy spali, a gdybyście mieli jakieś problemy, to porozmawiamy z Piłatem, z pewno też za pewną sumę, przekonamy go, ustalimy jedyną słuszną wersję tego wszystkiego, co się zdarzyło. I proszę popatrzeć, święty Mateusz, pisząc o tym, mówi, ta pogłoska trwa jeszcze po dzień dzisiejszy. On pisał kilkadziesiąt lat później Ewangelię po tych wydarzeniach, czyli jakieś kłamstwo było. Z jednej strony byli chrześcijanie i żyło. I wielu ludzi chciało tym kłamstwem żyć po to, żeby nie chcieć się nawrócić, nie chcieć przyjąć Ewangelii. Ja myślę, że to jest taki paradygmat, taki obraz również dzisiejszych czasów. To nie jest tak, że mówimy, Kościół jest bez winy, Kościół jest święty, bo powołany przez Chrystusa i żyje mocą Ducha Świętego, ale złożony jest z grzesznych ludzi i wytknąć komuś zło jest właściwie bardzo łatwą nawet rzeczą, nie wymagającą wielkiego wysiłku. I myślę tutaj o całym Kościele, nie tylko o osobach duchownych. Natomiast zrozumieć, że poza tę warstwę słabości, grzechu, zdrady niekiedy, trzeba wyjść, by zobaczyć prawdę, która daje zupełnie inne perspektywy życia. To jest z jednej strony niełatwe, ale to jest właśnie ciągłe zadanie Kościoła, o którym ciągle się też mówi, Ecclesia Semper Reformanda. Kościół musi być tą rzeczywistością, która nieustannie się reformuje, zdążając za Chrystusem, musi z pokolenia na pokolenie dążyć do coraz większej wiarygodności wobec świata, a ta wiarygodność jest możliwa dzięki świętości tych, którzy głoszą Ewangelię. To porozmawiajmy, księże arcybiskupie, o Kościele. Czego potrzeba w takim razie samemu Kościołowi? Bo wydaje się, że jeśli nie męka na Golgocie, to być może upadek pod ciężarem grzechów jest metaforą stanu wspólnoty. To trafna ocena? Wie Pani, Chrystus według tradycji trzykrotnie upadał pod krzyżem i na pewno Pan Jezus upadać nie chciał. A jednak przygnieciony ciężarem, może popchnięty, może sam się potknął jakiś kamień, pod tym ciężarem upadał. Ale najistotniejsze jest, że się z tego dźwigał.
I kiedyś powiedział takie zdanie błogosławiony już ksiądz kardynał prymas Wyszyński. To zdanie zapamiętałem ciągle po latach, we mnie tkwi, że szatańską rzeczą jest upadać i w tym upadku trwać, ale błogosławioną powstawać. Tego nas uczy Pan Jezus. Nie tracić także nadziei co do siebie, ale również co do innych osób, że powstaną, że w nich to dobro zwycięży. I kto wie, czy nieraz nie będzie tak, że upadek, a potem powstanie, będzie dla innych źródłem nadziei, że ja też tak mogę. I można wtedy też w ich przypadku mówić o błogosławionej winie. To właśnie, to pozostańmy jeszcze przy Kościele i dopytajmy, doprecyzujmy może nawet, co dalej. Czeka nas wielka debata o Kościele, w którą stronę ewentualnie powinna pójść. Czy wzorce niemieckiej drogi synodalnej są cenne, a może przeciwnie, Kościół niejednoznaczny, rozwodniony, po prostu nie ma sensu. Trudno oczywiście stawiać niemiecką drogę synodalną jako wzór dla Kościoła i trudno też uważać, że debata rozwiąże problemy Kościoła. Lubimy debatować. Niemcy, ale może wskaże kierunki. Niemcy zwłaszcza lubią debatować, to już troszkę o tym wiem. Natomiast oczywiście wspólny namysł jest bardzo ważny. I po to jest także ten najbliższy synod biskupów, który ma się rozpocząć jesienią tego roku, na wezwanie Ojca Świętego Franciszka. Ale to nie jest tak, że synod rozwiąże wszystkie sprawy, tym bardziej, że nie wiem, na ile on zakończy się jakimś dokumentem końcowym. Raczej czegoś takiego nie będzie. Raczej będzie wspólny namysł, wspólna modlitwa. Bez wniosków. Z tego już będą jakieś wnioski na pewno wynikały, natomiast moje pytanie jest, czy będą zapisy tego. Być może będą. To jest sprawa ciągle jeszcze otwarta, nie do końca wyjaśniona. Natomiast to, że będzie spotkanie biskupów reprezentujących cały katolicki świat, biskupów, którzy przez te lata toczącego się synodu mieli wsłuchiwać się w głosy wiernych, nawet ludzi daleko znajdujących się gdzieś tam na marginesie Kościoła. Myślę, że to będzie bardzo ważne do tego, aby pod działaniem Ducha Świętego znaleźć taki sposób głoszenia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego dzisiaj, że ten sposób trafi do wielu ludzi współczesnego świata. O to głównie chodzi. I myślę, że to leży u źródeł inspiracji, które kazały Ojcu Świętemu Franciszkowi taki właśnie synod powołać do życia. Tak, to może jeszcze spójrzmy na to z innej strony. Może doświadczenie polskiego Kościoła jest na tyle unikalne, że specyfika każdego innego Kościoła w różnych krajach jest odmienna, że mówienie o Kościele powszechnym staje się dzisiaj utopią. Czy można taką tezę w ogóle dopuścić? Nie, nie można. Kościół jest powszechny. I to należy, czyli katolicki, to należy do jego istoty. Natomiast niewątpliwą rzeczą jest ta to, różnorodność. Tak, może niepokoić, ale też może stwarzać właśnie taką płaszczyznę do dyskusji. Do dyskusji również, ale wcale nie znaczy, że różnorodność ma prowadzić do relatywizmu, że jest jeden kościół taki, a drugi kościół jest nie taki. Nie myślałam o tym. I wszystko jest bardzo dobrze. Nauka Kościoła, to co jest zawarte w Ewangelii, jest jedna, bo to decyduje o tożsamości Kościoła. Także o tożsamości Kościoła decyduje to, czego naucza on w sferze moralnej. Tego nie da się przekreślić, chyba że się przekreśli to, czym jest Kościół. Natomiast oczywistą rzeczą jest to, że każdy naród ma swoją tradycję, swoją historię, swoją wrażliwość. I trudno wszystko podpinać pod jedną miarę, zwłaszcza w sposobie życia Ewangelią
i w sposobie głoszenia tej Ewangelii konkretnym ludziom konkretnego narodu. Myślę, że ten synod będzie zwracał bardzo mocną uwagę na to, że trzeba mieć na uwagę specyfikę poszczególnych tradycji, różnych kościołów lokalnych, które tworzą wspólnie jeden święty katolicki i apostolski kościół. To jest niepodważalne. Tak, ale to pozostajemy jeszcze ciągle przy Kościele. Jak w tym wszystkim my, wierni, mamy odnaleźć sens istnienia? Czy galopująca laicyzacja sprawi, że ludzkie tragedie zostaną zmonetyzowane przez współczesnych szarlatanów? Wydaje się bowiem, księże arcybiskupie, że wiara w powszechne szczęście, coaching, samorozwój i te wszystkie wydmuszki postmodernizmu są po prostu śmieszne. Wie pani, patrząc na to z pewnej perspektywy, tak to trzeba by określić, ale ja bym powiedział, że to już tak trwa dobrze od XVIII wieku, od oświecenia. To już jest kilka wieków takiego tworzenia siebie, społeczeństwa na swój obraz i swoje podobieństwo, na miarę swoich wyobrażeń i to jeszcze za cenę jedną bezwzględnie głoszoną od XVIII wieku zawsze. Mianowicie usunąć chrześcijaństwo. W końcu z siebie zrobić Pana Boga i według własnych reguł, własnych wyobrażeń tworzyć siebie i społeczeństwo. Niestety prawdą bardzo bolesną jest to, historycznie potwierdzaną nieustannie, ilekroć człowiek chciał stworzyć na świecie raj, to tworzył piekło. To jest bardzo bolesne, ale to jest bardzo prawdziwe. Bardzo prawdziwe, zwłaszcza w wieku XX, patrząc na historię obydwu totalitaryzmów, tego brunatnego, nazistowskiego, niemieckiego i tego czerwonego, bolszewickiego, no to doskonale wiemy, jaki ogrom nieszczęść wielopłaszczyznowych, te na skalę wielu milionów, przyniosły te próby tworzenia, czy to tysiącletniej Rzeszy, czy świetlanego jutra w przypadku bolszewizmu. Tak, ale mówimy też o takim podziale na dwa światy, na dwie cywilizacje od końca lat 60. XX wieku. Wie pani, to co się dokonało, zwłaszcza to się mówi tak umownie o rewolucji 68 roku, to jest dalszy ciąg marksizmu. To nie jest w gruncie rzeczy nic nowego, bo to jest próba tworzenia siebie i społeczeństwa właśnie według własnych wyobrażeń. Odrzucenie Chrystusa, zwłaszcza Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego i wprowadzenie nowych punktów odniesienia w nawiązaniu zresztą do mitologii greckiej. Ja tutaj mam na uwadze słynne dzieło jednego z piewców rewolucji 68 roku, Herberta Marcuse, jego książki Eros i cywilizacja, gdzie wprowadził postać z jednej strony Orfeusza, a z drugiej strony Erosa. Orfeusz, który każe patrzeć na siebie, jest narcyzem, a z drugiej strony kogoś, kto uważa, że całe życie nasze powinno się sprowadzić do przyjemności. I to jest wszystko. Tak się tworzyła ta rewolucja 68 roku z zaprzeczeniem jakichkolwiek sensownych relacji międzyludzkich, bo każdy był nastawiony na siebie. Ta rewolucja się skończyła tym, czym się skończyła, ale to, co się dzieje obecnie, myślę tutaj o ideologii gender, no to jest kolejna nowa odsłona, kiedy człowiek własną decyzją może zmieniać płeć. Kolejna fikcja sięgająca do idealistów niemieckich, zwłaszcza do Fichtego. Proszę? Czyli to trwa ciągle ten podział, ciągle kontynuacja. To ciągle trwa tego samouwielbienia właśnie, samodecydowania. Wie pani, tak sięgając ciągle do tego, co pani powiedziała, ciągle to trwa, można powiedzieć, że to ciągle trwa aż do czasów kuszenia Adama i Ewy, będziecie jako bogowie. No więc chcemy być jako bogowie i tworzymy sobie kolejne nieszczęścia, kolejne piekła.
Może kilku ludzi będzie zadowolonych z siebie, ale będą miliony, miliony nieszczęśliwych. Ale patrząc na koniec Hitlera czy koniec Stalina, można powiedzieć, prawdziwi nieszczęśnicy. I mówię o tym z wielkim współczuciem, bo trzeba by też jeszcze powiedzieć właśnie i podkreślać to, jak oni, ci twórcy tych wielkich systemów totalitarnych, nie liczący się z nikim ani z niczym, jak oni schodzili z tego świata. Na pewno bez nadziei. Z jaką myślą powinniśmy zatem zostać na najbliższy czas? Co chce nam powiedzieć Stwórca? Jaką refleksję, jaką myśl przekazać? A jakie przesłanie, jakie życzenia dla naszych widzów, dla naszych słuchaczy, dla nas wszystkich ma ksiądz arcybiskup, metropolita krakowski, ekscelencjo? Wie pani, zanurzyć się w tajemnicę paschalną, to pierwsze, czyli wejść w to, co nam okazał Pan Jezus, zwłaszcza na ostatnim etapie swojego życia, bardzo trudnego, tragicznego wręcz. A jednocześnie zanurzyć się nie po to, żeby dać się ogarnąć rozpaczą czy beznadzieją. Nie, by wchodząc w misterium Jego cierpienia i męki, zrozumieć, nie do cierpienia, nie do męki należy ostatnie słowo. Do życia, do triumfu, do zwycięstwa. I stąd, jeśli mamy sobie czegoś życzyć, a życzę tego i pani redaktor, i wszystkim słuchaczom i telewidzom, pokoju ducha i radości, którą przynosi nam zmartwychwstały Pan. Ale Wielki Czwartek, ekscelencjo, to bardzo ważny dzień, ważny dla wszystkich duchownych. To dzień kapłaństwa. Dlatego od całego naszego zespołu pozwolę sobie złożyć życzenia. Niech Chrystus dalej wspiera arcybiskupa w kapłańskiej drodze. Niech umacnia wszystkich duchownych diecezji. Z całego serca w imieniu zespołu jeszcze raz powtórzę, życzę. A ja w imieniu moich kapłanów bardzo pani redaktor za te życzliwe, ciepłe słowa dziękuję. Proszę Państwa, ja także z całym zespołem życzę wszystkim naszym widzom, słuchaczom pięknych wielkanocnych przeżyć, pięknego rodzinnego świętowania. Pożegnajmy się w takim razie zawołaniem Szczęść Boże. Czekam na Państwa za tydzień. Bardzo dziękuję za dziś, księże arcybiskupie. Jeszcze raz serdeczne podziękowania od nas wszystkich o to przesłanie, o życzenia na cały wielkanocny czas i do zobaczenia. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Czekam na Państwa za tydzień.